W niedzielę święto ludowe. Z tej okazji dziś wieczorem w Warszawie w Teatrze Polskim na uroczystym koncercie spotkali się weterani ruchu ludowego, przedstawiciele chłopów i robotników oraz młodego pokolenia wsi. Przybyli, witani przez prezesa NKZSL Romana Malinowskiego, Wojciech Jaruzelski, Henryk Jabłoński, Edward Kowalczyk, Stanisław Gucwa, Jan Dobraczyński, przedstawiciele placówek dyplomatycznych państw socjalistycznych. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Roman Malinowski. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Roman Malinowski. Omówił on historię i znaczenie święta ludowego, przedstawił sytuację społeczno-gospodarczą wsi polskiej. Przekazał serdeczne pozdrowienia wszystkim polskim rolnikom, następnie zabrał głos sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zbigniew Michałek. Omówił on rolę Sojuszu Robotniczo-Chłopskiego oraz przedstawił stan i perspektywy rolnictwa i wsi. Część oficjalną zakończyło odśpiewanie hymnu chłopskiego. Przed koncertem w gmachu Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego kilkudziesięcioosobowej grupie działaczy stronnictwa wręczono medale za zasługi dla ruchu ludowego. Trwa ostatnia faza kampanii wyborczej, spotkania kandydatów na radnych z wyborcami. Omawiane są lokalne programy wyborcze i zadania, jakie staną przed nowymi radnymi. W Zespole Szkół Energetycznych nr 1 imienia Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi odbyło się dziś spotkanie najmłodszych wyborców, uczniów 11 łódzkich szkół ogólnokształcących i zawodowych z członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii Tadeuszem Czechowiczem i przedstawicielami władz miasta. Liczne pytania, na które przyszło odpowiadać zaproszonym dziś gościom, dotyczyły warunków pracy szkół, działalności organizacji młodzieżowych, spraw wypoczynku i sportu. Telewizja Polska nada z tego spotkania już wkrótce obszerną relację. Następne wiadomości o 21:15 w programie drugim. Do zobaczenia Państwu.